Patrycja Oleszek, witam Państwa w kolejnym wydaniu informacji. A co w nich? Paśnik przed sądem pracy. Ilu nowych pracowników zatrudnił burmistrz? Wysokie wynagrodzenia w Urzędzie Miasta. 6 lat temu wszystkie lubartowskie media grzmiały o tym, że ówczesny burmistrz Janusz Bodziacki przegrał sprawę w sądzie pracy z Tadeuszem Trąbką. Nasza redakcja dotarła do informacji o sprawie przed sądem pracy, która odbyła się już po tym, jak burmistrzem został Krzysztof Paśnik. Okazuje się, że przed sądem pracy wygrał jeden z pracowników. Dzisiaj ujawniamy, co ustaliliśmy podczas dziennikarskiego śledztwa. Jednak to nie koniec. Okazuje się także, że inni pracownicy Urzędu Miasta sądzą się z dzisiejszym burmistrzem. Paśnik został oskarżony przez jednego z nich o mobbing. To, co dzieje się w Urzędzie Miasta, skrywane jest za zdawkowymi odpowiedziami na zadawane pytania lub na całkowitym unikaniu jakiegokolwiek odniesienia się do spraw, które są wyjątkowo ważne i istotne dla naszego miasta. Podczas poprzedniej kadencji głośnym echem odbijały się sprawy wytyczane przez byłych pracowników ówczesnemu burmistrzowi Januszowi Bodziackiemu. Taką sprawą była ta, jaką w 2012 roku założył Bodziackiemu Tadeusz Trąbka, który żądał przywrócenia go na stanowisko sekretarza miasta. Trąbka wygrał, a Bodziacki stał się ostrożny i starał się nie konfliktować z pracownikami. Wydawało się, że był to ostatni proces w samorządzie i faktycznie był, ale za kadencji Bodziackiego. W 2018 roku wybory wygrał Paśnik i wydawało się, że żadnych procesów sądowych nie będzie. Szczególnie jak przypomnimy sobie wypowiedzi tuż przed drugą turą wyborów. Od kilkunastu dni w Lubartowie krąży pewnie plotka, na pewno plotka, że jak Paśnik zostanie burmistrzem, to będzie rewolucja w urzędzie miasta, w spółkach podległych, że będzie rewolucja w szkołach, przy szkołach. Otóż nie będzie żadnej rewolucji. My szanujemy pracowników, mogą sobie swobodnie pracować, merytorycznie. Teraz jest czas pracowników, nie pracodawców, że tak powiem. Natomiast potwierdzam jedną rzecz. Nie będzie żadnej rewolucji. Będziemy szanowali każdego pracownika, nie będzie żadnych zwolnień. Pracujemy zgodnie z zasadami. Proszę się nie obawiać, proszę nie wsłuchiwać się w plotki, w głosy osób, które być może, które rozpowszechniają takie plotki, sami zamierzają to robić. Ja w odpowiedniej chwili zadam pytanie, czy tak się nie będzie działo w innych samorządach. Bardzo proste pytanie. Ja gwarantuję, że tak się nie będzie działo w moim urzędzie i w jednostkach podległych. Pytanie, jak to się będzie działo w powiecie, w jednostkach powiatowych i w innych samorządach. Bardzo proste pytanie stawiam. Ciekawe, doczekamy się za chwilę odpowiedzi na, że tak powiem, w swoim czasie. Tak? Paśnik zapowiadał, że rewolucji w Urzędzie Miasta nie będzie, że takowej rewolucji nie będzie także w podległych spółkach. Zapewne mocno brzmią niektórym pracownikom słowa o szanowaniu właśnie ich oraz o tym, że mogą swobodnie pracować. Miało nie być żadnych zwolnień oraz wszyscy mieli pracować zgodnie z zasadami. Gwarantował, że nic takiego nie będzie się działo w Urzędzie Miasta i wywoływał do tablicy nowe władze powiatu, czyli, co nie jest tajemnicą, dzisiejszą starostę Ewę Zybałę, która wówczas jako liderka PiS w powiecie lubartowskim wysadziła ze stołków działaczy PSL. Tymczasem od pierwszych dni funkcjonowania Paśnika w Urzędzie Miasta o jego decyzjach krążyły legendy. Jedna z nich wskazywała, że jeden z pracowników został zwolniony z pracy, że był szefem związków zawodowych w Urzędzie Miasta i że Paśnik wylał go z pracy w chwili, kiedy ten ostatni był na zwolnieniu lekarskim. Oto czy to prawda, pytał burmistrza radny Jacek Tomasiak. Interpelacja. Ilu było pracowników w Urzędzie Miasta w trakcie kadencji burmistrza Krzysztofa Paśnika, którzy skutecznie odwołali się do sądu pracy? Dopytywał 20 października 2020 roku Tomasiak. Swoją interpelację także uzasadnił. Od zmiany na funkcji burmistrza minęło już 2 lata. W tym okresie czasu kilkukrotnie zmieniane były przepisy normujące warunki zatrudnienia części pracowników. Niezależnie od powyższego doszło do kilku zwolnień pracowników lub rozstania się z dotychczasową kadrą, która przeszła na emeryturę. Podczas sesji zadawane były burmistrzowi zapytania związane z powyższymi zmianami. Niestety burmistrz nie udzielił na nie wyczerpującej odpowiedzi. Do radnych zgłaszają się jednak byli pracownicy Urzędu Miasta, którzy wskazują na nieprawidłowości podczas ich zwolnienia przez burmistrza. Jak zatem wynika, odniesienie się burmistrza do wskazanych interpelacji nie tylko jest obowiązkowa, ale konieczna, dlatego żądam kompleksowego odniesienia się do podniesienia
podniesionych problemów. Jak zatem widać, zapytanie dotyczy informacji o to, ile było pracowników, którzy odwołali się do sądu pracy. Każdy z nas zapewne spodziewa się, że padła odpowiedź na zadane pytanie, że być może była to jedna osoba lub dwie, bez wdawania się w szczegóły. Ci, którzy śledzą to, jak Paśnik odpowiada na zadawane pytania, zapewne nie będą zaskoczeni tym, co odpowiedział burmistrz na pytanie radnego. W odpowiedzi na pana interpelację, która została przekazana do burmistrza miasta Lubartów z dniem 26 października 2020 roku, informuje, że zgodnie z artykułem 24 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, interpelacja powinna dotyczyć spraw istotnych dla gminy. Zadania związane z nawiązywaniem oraz rozwiązywaniem umów o pracę należą do kompetencji burmistrza jako pracodawcy wykonującego czynności wskazujące z zakresu prawa pracy, a więc nie mieszczą się w zakresie zadań Rady Gminy, na co wskazują organy je nadzorujące. W związku z tym, że burmistrz jest pracodawcą, to zgodnie z artykułem 94 punkt 9b Kodeksu Pracy do jego obowiązków należy przechowywanie dokumentacji pracowniczej w sposób gwarantujący zachowanie jej poufności. Jednocześnie pragnę zauważyć, że zgodnie z artykułem 9 i artykułem 525 ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku Kodeks postępowania cywilnego, stanowiącego normę szczególną co do innych norm określających zasady udostępnienia informacji publicznej i innych związanych z zapewnieniem dostępu do dokumentów publicznych, akta sprawy dostępne są dla uczestników postępowania oraz za zezwoleniem przewodniczącego dla każdego, kto potrzebę przejrzenia dostatecznie usprawiedliwi. Tym samym tryb udostępnienia żądanych przez pana dokumentów reguluje wyżej wymieniona ustawa. Dostęp do dokumentacji stanowiącej akta sprawy cywilnej możliwy jest wyłącznie za zezwoleniem sędziego, co wiąże się wprost z koniecznością zapewnienia poufności stanowisk procesowych stron w toku toczącej się sprawy cywilnej oraz ma zapobiegać naruszeniom uprawnień procesowych w sporze z równorzędnym podmiotem. Jak zatem widać, choć pismo jest obszerne, to nikt z nas nie dowiedział się, jak brzmi odpowiedź na pytanie, ilu było pracowników Urzędu Miasta w trakcie kadencji burmistrza Krzysztofa Paśnika, którzy skutecznie odwołali się do sądu pracy. To, na co udzielił odpowiedzi Paśnik, ujawniamy w naszym śledztwie. Jednak zanim szczegóły wskażemy, jeszcze dwa pytania Tomasiaka do Paśnika. Tego samego dnia Tomasiak w kilku kolejnych pismach jeszcze zapytał. Czy pracownicy Urzędu Miasta zwolnieni w trakcie kadencji burmistrza Krzysztofa Paśnika skutecznie odwoływali się do sądu pracy? Czy pracownicy Urzędu Miasta byli lub obecni przed sądem pracy żądają za niewłaściwe ich zdaniem postępowanie burmistrza Krzysztofa Paśnika zadośćuczynienia? Jeśli tak, to w jakiej wysokości? Czy zwolnieni pracownicy w trakcie kadencji Krzysztofa Paśnika byli członkami organizacji związkowych? Jeżeli tak, to jakich i jakie pełnili w nich funkcje? Czy pracownicy zwolnieni z Urzędu Miasta w trakcie kadencji burmistrza Krzysztofa Paśnika byli chronieni? Na przykład, czy w chwili rozwiązania umowy przebywali na zwolnieniu lekarskim? Czy w przypadku zwolnionych pracowników z Urzędu Miasta podczas kadencji Krzysztofa Paśnika sąd nakazał wypłatę zaległego wynagrodzenia oraz przywrócenie ich na poprzednie stanowisko? W związku z tym, że wszystkie odpowiedzi na zadane pytania były bardzo podobne, a wręcz w kilku przypadkach prawie identyczne, nie przytaczamy ich. Nasza redakcja dotarła do informacji, że burmistrz rozwiązał umowę z inspektorem ochrony danych. Ten ostatni w chwili, kiedy zapadła decyzja o jego zwolnieniu, był na zwolnieniu lekarskim i co istotne, pełnił także funkcję szefa związków zawodowych Solidarności w Urzędzie Miasta. Był zatem osobą szczególnie chronioną. Po tym, jak został zwolniony, odwołał się do sądu pracy i sprawę z Paśnikiem wygrał. Podkreślić należy, że jest to wyrok pierwszej instancji. Powyższe informacje opieramy na naszych ustaleniach i jak widać, weryfikacja ich jest trudna, szczególnie w świetle tego, jak na pytania odpowiada burmistrz. Tomasiak zapytał także o to, czy to czasem nie ostatni sądowy konflikt z byłymi pracownikami. Czy aktualnie toczą się jakieś postępowania przed sądem pracy zainicjowane przez obecnych lub byłych pracowników Urzędu Miasta? Jeżeli przed sądem pracy toczą się postępowania zainicjowane przez obecnych lub byłych pracowników, to o co oskarżają swojego byłego pracodawcę byli lub obecni pracownicy? Na przykład o mobbing?
Na powyższe pytania także nie padły konkretne odpowiedzi. Burmistrz zasłania się przepisami. My jednak także w tym przypadku ujawniamy niewygodne informacje. Okazuje się, że były kierownik Urzędu Stanu Cywilnego toczy spór sądowy z byłym pracodawcą. Osoba ta nie pracuje już w Urzędzie Miasta. Paśnik oskarżony jest przed Sądem Pracy o mobbing, zgodnie z kodeksem pracy. Mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników. Pracownicy mieli być szanowani, mogli także zgodnie z zapewnieniami sprzed wyborów swobodnie pracować zgodnie z zasadami. Choć od wyborów minęły dopiero 2 lata, to już 2 osoby, dodajmy pracownicy, podlegli paśnikowi, uznali, że ani nie mogli swobodnie pracować, ani nie byli szanowani. W pierwszym przypadku sąd pierwszej instancji przyznał rację pracownikowi. Przed paśnikiem jednak o wiele trudniejsza sprawa. Sprawa o mobbing. Patrycja Oleszek, Kanał S. W zeszłym tygodniu wskazaliśmy na kwoty, jakie zarobiły w ubiegłym roku osoby, które dzisiaj pracują w Urzędzie Miasta. Dzisiaj ujawniamy wyniki dziennikarskiego śledztwa, jakie przeprowadzili nasi reporterzy w Urzędzie Miasta. Co takiego ujawniamy? To, co tak skrywa nowy burmistrz, który twierdzi w oficjalnych pismach, że tu cytat. W Urzędzie Miasta zostały zatrudnione tylko 3 nowe osoby, które wcześniej nie były zatrudnione. Taką odpowiedź odnajdziemy na pytanie radnego Jacka Tomasiaka, który pytał o nowe osoby zatrudnione po tym, jak burmistrzem został Krzysztof Paśnik. Według naszych ustaleń nowych osób, które wcześniej nie pracowały w Urzędzie Miasta, do dzisiaj zatrudnionych zostało aż 19, a pracowników, którzy pożegnali się w różnych okolicznościach z urzędem, jest 9. Oto ile osób zostało zatrudnionych od 2018 roku, pytał radny Jacek Tomasiak. Dotarliśmy do jego interpelacji. Ile zostało zatrudnionych nowych osób po październiku 2018 roku w Urzędzie Miasta? Osoby, które wcześniej nie były zatrudnione? Zapytał burmistrza Krzysztofa Paśnika radny Jacek Tomasiak. W 2018 roku nastąpiła zmiana na funkcji burmistrza. Do Urzędu Miasta nastąpił masowy desant działaczy Polskiego Stronnictwa Ludowego. Od 2 lat cały czas trwa także masowe zatrudnianie nowych osób. Według nieoficjalnych informacji takich nowych osób może być nawet około 20. Kwoty, jakie zostały zabezpieczone w budżecie na 2020 rok, wskazują na lawinowy wzrost kosztów Urzędu Miasta. Według informacji przekazywanych przez służby burmistrza, w przypadku wcześniej zatrudnionych pracowników nie nastąpiły znaczące regulacje płac. Warto zatem, aby burmistrz wskazał, skąd wygenerowane zostały aż tak olbrzymie wzrosty wyżej wymienionych kosztów. Niektórzy z pracowników do dzisiaj, mimo że na stanowiska, które zajmują, nie wolno zasiadać w organach partyjnych, widnieją jako aktywni działacze młodzieżowych przybudówek Polskiego Stronnictwa Ludowego. Paśnik udzielił odpowiedzi Tomasiakowi. Przytoczymy jej całą treść, aby Państwo sami ocenili, czy treść tego, czym dzieli się burmistrz z radnymi, stanowi odpowiedź na zadane pytanie. W odpowiedzi na Pana interpelację, która została przekazana do burmistrza miasta Lubartów z dniem 26 października 2020 roku, informuję, że zgodnie z artykułem 24 ustęp 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. Interpelacja powinna dotyczyć spraw istotnych dla gminy. Zadania związane z zawieraniem umów o pracę należą do kompetencji burmistrza jako pracodawcy wykonującego czynności wynikające z zakresu prawa pracy, a więc nie mieszczą się w zakresie zadań Rady Gminy, na co wskazują organy je nadzorujące. W związku z tym, że burmistrz jest pracodawcą, to zgodnie z artykułem 94 punkt 9b Kodeksu Pracy do jego obowiązków należy przechowywanie dokumentacji pracowniczej w sposób gwarantujący zachowanie jej poufności. Wszystkie zatrudnione w Urzędzie Miasta Lubartów osoby spełniają wymagania określone artykułem 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 roku w sprawie wynagrodzenia pracowników samorządowych. W Urzędzie Miasta Lubartów po październiku 2018 roku zostały zatrudnione 3 nowe osoby, które wcześniej nie były zatrudnione. Z całego obszernego wywiadu
wywiadu najistotniejsze jest ostatnie zdanie, w którym Paśnik twierdzi, że nie nastąpiło masowe zatrudnienie nawet około 20 osób. Przeprowadziliśmy nasze dziennikarskie śledztwo i okazuje się, że nowych nazwisk jest jednak około 20. Na początek zerknijmy na oficjalne dokumenty Urzędu Miasta. Do Urzędu Miasta trafiła Barbara Wanat na tak zwane wolne stanowisko urzędnicze, tak zwanego specjalisty w Wydziale Oświaty. W tym samym wydziale na tak zwanym kolejnym już wolnym stanowisku urzędniczym, ale głównego specjalisty zatrudniona została Agnieszka Kozieł z Kozłówki. W tym samym wydziale zatrudniony został działacz PSL Krzysztof Krupa. Zgodnie z odpowiedzią burmistrza można by uznać, że to już koniec, nic bardziej błędnego. Przed nami kolejne kilkanaście nazwisk. Kolejna osoba, czyli Aneta Jusiak, odnalazła się na stanowisku urzędniczym jako inspektor w Biurze Zamówień Publicznych. W kolejnym wydziale, tym razem administracyjno-organizacyjnym, Paśnik zatrudnił Magdalenę Misztal z Rokitna. Aruża Wojtkowiak-Grodek-Złucki została inspektorem w Wydziale Spraw Obywatelskich i Urzędzie Stanu Cywilnego. To ta sama pani, która uczestniczyła w kampanii Krzysztofa Hetmana, znanego działacza PSL. Kolejnym inspektorem, ale w Wydziale Strategii Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych został Krzysztof Szostak. Dla odmiany wolne stanowisko kierownicze inspektora ochrony danych zajęła Magdalena Bocian. Naczelnikiem Wydziału Promocji Kultury, Sportu i Komunikacji Społecznej po wyborach został kandydat na radnego ze Wspólnego Lubartowa, Artur Kuśmierzak. A nowy naczelnik Wydziału Finansowego to Agnieszka Kasperek. W międzyczasie naczelnikiem Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu był Stanisław Jednous. Jednak pożegnał się on ze swoim stanowiskiem w chwili, kiedy Paśnik zwolnił z funkcji zastępcę burmistrza Jakuba Wróblewskiego. Do tej pory naliczyliśmy już 11 osób. Nie ma wśród nich wywołanego w poprzednich wydaniach sekretarza Tomasza Szołtka. Kolejne nazwiska to Łukasz Chomicki, rzecznik urzędu, Magdalena Urbaś, nowa naczelnik Wydziału Administracyjno-Organizacyjnego i Radosław Kiciński, nowy naczelnik Wydziału Nieruchomości, Planowania i Rolnictwa. Po przytoczeniu tych osób liczba nowo zatrudnionych wzrasta do 14. Jednak to nie koniec. W Urzędzie Stanu Cywilnego jest nowa pomoc administracyjna Sylwia M. i Monika M., a w Wydziale Organizacyjnym Mateusz S., w Wydziale Spraw Obywatelskich Małgorzata W., a w Wydziale Finansowym Anna K. Peleton nowych pracowników zamyka Robert G., nowy konserwator. W sumie naliczyliśmy 20 nowych osób. Dzieląc tę ilość przez ilość miesięcy burmistrzowania Paśnika, okazuje się, że w przeciągu 23 miesięcy w Urzędzie Miasta zatrudnione zostało 20 osób. Podkreślić należy, że nie wymieniamy osób, jakie znalazły swoje miejsce w spółkach komunalnych, szkołach i przedszkolach. W tym samym czasie w Urzędzie Miasta przestało pracować 9 osób. Burmistrz odpowiada Tomasiakowi, że inaczej niż twierdzi ten ostatni, w urzędzie zatrudnione zostały tylko 3 nowe osoby. Policzyliśmy i nasz rachunek nie zgadza się z tym, co czytamy w oficjalnym dokumencie, ale być może my mamy problem z rachunkami. Być może w szkole ściągaliśmy, a w takim wypadku to dobrze, że nie zarządzamy miastem, bo robienie takich byków z pewnością by nas dyskwalifikowało. Patrycja Oleszek, Kanał S. Po zeszłotygodniowej publikacji dotyczącej wynagradzania osób dzisiaj pracujących w Urzędzie Miasta do tematu wracamy. Okazuje się, że wysokie wynagrodzenie w urzędzie osiągają Lucyna Biskup, skarbnik miasta, która w urzędzie zarobiła w 2019 roku 158 765 zł, a kolejnym rekordzistą jest sekretarz Tomasz Szołtek. Zarobił on 130 617 zł. Okazuje się także, że przywołana przez nas Magdalena Urbaś, zanim przejęła stanowisko w Urzędzie Miasta, zarobiła aż 174 000 zł. Zacznijmy od bohaterki naszego zeszłotygodniowego materiału. Okazuje się, że Magdalena Urbaś za 2018 rok osiągnęła 174 080 zł, czyli jeszcze więcej niż podaliśmy za rok 2019. Niestety w swoim oświadczeniu nowa radna gminy Niemce, a późniejszy naczelnik w Urzędzie Miasta w Lubartowie nie wskazuje, gdzie tyle zarobiła. Należy jednak podkreślić, że przy tak dużym wynagrodzeniu w 2019 roku część z podanego przez nas wynagrodzenia mogło pochodzić z jej poprzedniego miejsca pracy. Niestety w oświadczeniu majątkowym brak jest informacji dotyczących wysokości jej poborów w różnych instytucjach. Wracając do wysokich zarobków w Urzędzie Miasta, zerkamy dzisiaj do oświadczenia majątkowego skarbnik miasta Lucyny Biskup.
okazuje się, że w oświadczeniu skarbnik miasta podaje, że z tytułu zatrudnienia w Urzędzie Miasta osiągnęła dochód 158 765,75 zł. W tym przypadku wynagrodzenie Lucyny Biskup wynosiło więcej niż zarobił jako prezydent Rafał Trzaskowski, bo jego pensja prezydenta Warszawy to 152 tysiące złotych. Mniej dostał także Jacek Majchrowski, prezydent Krakowa. Mniej niż skarbniczka, ale więcej niż paśnik w 2019 roku zarobił sekretarz miasta. Jego dochód to 130 617 zł. 174 tysiące wynagrodzenia naczelnik Urbaś za 2018 rok. 158 tysięcy za 2019 rok. Jak zatem widać, osoby pracujące razem z działaczami PSL nie miały źle. Czy także w Urzędzie Miasta mają tak dobrze jak w poprzednich firmach, tego wciąż nie wiemy. Wysokie dochody w naszym urzędzie to jednak rzecz możliwa. I miejmy nadzieję, że nikt przed nami nie będzie ukrywał, kto za co i ile zarobił za kadencji paśnika. Patrycja Oleszek, Kanał S. A w dalszej części informacji uwaga na wychłodzenia. Zawody Alma Bulterro Challenge. Całej zawodów uważam za udaną. Wystartowało 6 zawodników, reprezentantów naszego klubu. 4 medale zostały przywiezione do Lubartowa. Wyniki konkursu pokażę Ci, gdzie mieszkam. Hejt wśród dzieci. Twoje dziecko może być ich ofiarą albo sprawcą. Informacje z ZUS. Kiedy na zewnątrz panują niskie temperatury, wiele osób narażonych jest na utratę życia lub zdrowia na skutek wychłodzenia organizmu. Problem ten dotyka przede wszystkim osoby bezdomne, samotne w podeszłym wieku. Zagrożenie takie dotyczy także osób będących pod wpływem alkoholu. Nie bądźmy obojętni i alarmujmy policję za każdym razem, kiedy ktoś jest narażony na wychłodzenie organizmu. Jak co roku, w chwili, gdy temperatury na zewnątrz spadają poniżej zera, policjanci zwracają się do wszystkich z apelem o to, aby nikt nie był obojętny na czyjąś krzywdę. Na wychłodzenie organizmu są szczególnie narażeni bezdomni, osoby starsze i osoby nietrzeźwe, przebywające na dworze. Jeśli widzimy takiego człowieka, nie wahajmy się zadzwonić na numer alarmowy, aby powiadomić o tym funkcjonariuszy. Każde takie zgłoszenie jest natychmiast sprawdzane. Okres jesienno-zimowy to czas, kiedy policjanci podczas kontroli zwracają szczególną uwagę na miejsca, gdzie mogą szukać schronienia i nocować bezdomni. Są to zazwyczaj pustostany, ogródki działkowe, altanki. Każdego roku policjanci monitorują sytuację tych osób. Sami oferują pomoc każdemu, kto jej potrzebuje. Policja zwraca się z apelem, aby nikt z nas nie był obojętny na potrzeby drugiego człowieka. Zgłoszenia można przekazywać pod numerami telefonów 112 lub pogotowia ratunkowego. W niedzielę 22 listopada w Lublinie odbyły się zawody Alma Bulterro Challenge. Klub MKS Lubartów wystawił 6 reprezentantów. Wrócili z 4 medalami. Po raz kolejny Krystian Olszta pokazał, że miano podwójnego mistrza Europy MMA to nie przypadek i po raz kolejny wygrał wszystkie swoje pojedynki. 22 listopada odbyły się zawody Alma Lublin. Na której stoczyłem 3 walki, które 3 wygrałem. Nawet wyższa kategoria wagowa nie sprawiła mu trudności. Traktowałem te zawody bardzo swobodnie, dlatego nie rzucałem wagi do 70. Maciek Minkina to nie tylko zwycięzca w klatce, ale również i w głowie. Walka finałowa toczyła się głównie w parterze. Próbowałem technik kończących, ale nieskutecznie i w koniec końców przegrałem na punkty. Wywalczył srebro MMA do 84 kg oraz brąz do 84 kg. Na ostatnich zawodach Alma 187 stoczyłem 3 pojedynki. Paweł Barczak zadebiutował w formule MMA w kategorii wagowej do 66 kg. Był to bardzo dobry debiut i przetarcie przed dalszą drogą tego zawodnika. Krzysztof Braszko po krótkiej przerwie stanął na matę, mądrze, skutecznie i efektywnie reprezentując klub. Wywalczył brąz w kategorii do 70 kg. Całej zawodów uważam za udaną. Wystartowało 6 zawodników, reprezentantów naszego klubu. 4 medale zostały przywiezione do Lubartowa. Znamy już wyniki 16. powiatowego konkursu plastyczno-fotograficznego Pokażę Ci, gdzie mieszkam 2020, organizowanego przez Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Lubartowie. Niezależne jury wyłoniło spośród 260 nadesłanych prac uczniów szkół podstawowych i średnich laureatów konkursu. Nagrody specjalne przyznał także organizator PMDK.
Celem konkursu było zainspirowanie dzieci i młodzieży do wnikliwego spojrzenia na miejsce, w którym mieszkają, motywacja do zdobycia nowych informacji o jego historii i kulturze, odkrycia piękna najbliższej okolicy. Niestety z powodu epidemii COVID-19 nie jest możliwa organizacja uroczystej gali z wręczeniem nagród i dyplomów oraz otwarciem wystawy pokonkursowej. Organizatorzy chcieli, aby finał konkursu był prawdziwym świętem dla nagrodzonych i ich opiekunów. Zależy im na bardzo uroczystej formie i udziale w tym spotkaniu wszystkich laureatów. W związku z tym uroczystość ta zostanie zorganizowana, kiedy przestaną obowiązywać ograniczenia w działalności oświatowej. Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Lubartowie zaprasza do zapoznania się z listą nagrodzonych. W 16. Powiatowym Konkursie Plastyczno-Fotograficznym Pokażę Ci, gdzie mieszkam 2020. W dziale konkursy oraz obejrzenia nagrodzonych prac w wirtualnej galerii. Hejt ukrywa się pod maską nienawiści, kompromitowania, obrażania, znęcania się i dręczenia. I teraz uważajcie, wasze dziecko może być ich ofiarą albo sprawcą. To fragment spotu MSWiA skierowanego głównie do rodziców. Jest w nim mowa o tym, jak ważna jest nasza uwaga na to, co dzieje się z dzieckiem. Niezmiernie istotna jest również rozmowa oraz zdrowa kontrola. Spot powstał w ramach realizacji programu ograniczania przestępczości i społecznych zachowań Razem Bezpieczniej imienia Władysława Stasiaka. MSWiA zleciło realizację spotu profilaktycznego o tematyce związanej z zapobieganiem hejtowi wśród dzieci i młodzieży, skierowanego głównie dla rodziców. Mówi o tym, jak ważna jest nasza uwaga na to, co dzieje się z dzieckiem. Niezmiernie istotna jest również rozmowa z dzieckiem oraz zdrowa kontrola. W nagraniu odnajdziemy również numery telefonów, pod którymi znajdziemy pomoc, jeśli nie wiemy, jak postępować lub nie radzimy sobie z sytuacją. Często słyszysz hejt. Hejt ukrywa się pod maską nienawiści, szczucia, kompromitowania, obrażenia, chamstwa, wulgarności, znęcania się i dręczenia. I teraz uważaj. Twoje dziecko może być ich ofiarą albo sprawcą. Najczęściej w internecie, bo hejter ślepo wierzy w anonimowość, ale także w szkole, na treningu, na osiedlu. Reaguj. Bądź czujny, zdobywaj wiedzę. Obserwuj. Rodzicielstwo to też zdrowa kontrola. Dawaj dobry przykład. Dzieci w trudnej sytuacji powinny zawsze móc zwrócić się do zaufanej osoby. Rozmawiaj. To bywa trudne, ale jest niezbędne. Nie bój się, jeśli nie wiesz, co zrobić. Zgłoś się do szkoły, fundacji czy psychologa. Są też telefony zaufania. Szukaj informacji w sieci. Bądź razem ze swoim dzieckiem. Razem bezpieczniej. Od 20 listopada wizytę w placówce ZUS można zarezerwować na konkretny termin, także telefonicznie. Dotychczas było to możliwe tylko przez platformę usług elektronicznych ZUS. Dotychczas osobistą wizytę w placówce ZUS można było zarezerwować przez platformę usług elektronicznych. Teraz jest to możliwe także telefonicznie. To kolejne udogodnienie, które zwiększa bezpieczeństwo obsługi klientów w czasie pandemii. Jeśli klient nie ma swojego konta w PUE ZUS, to może telefonicznie zarezerwować wizytę najwcześniej na 6 dni przed terminem tej wizyty. Podczas rezerwacji terminu trzeba podać swoje dane, placówkę, do której chcemy przyjść i rodzaj sprawy, o jakiej chcemy porozmawiać. Podajemy też numer telefonu, na który przyjdzie potwierdzenie rezerwacji razem z numerem rezerwacji. W dniu wizyty ten numer trzeba wpisać na ekranie urządzenia do wydawania numerków w placówce ZUS. Numery telefonów, pod którymi można zarezerwować spotkanie z pracownikiem ZUS, są na naszej stronie internetowej na www.zus.pl. Rezerwacja wizyty to jest udogodnienie, ale nie obowiązek. Nadal przyjmujemy klientów w swoich placówkach, także bez wcześniejszego umawiania. A teraz zapraszam Państwa na prognozę pogody. Opadów deszczu możemy spodziewać się w piątek 27 listopada. Temperatura powietrza wyniesie 5 stopni Celsjusza. Na barometrach ujrzymy 1020 hektopaskali. Opadów śniegu możemy spodziewać się w sobotę 28 listopada. Temperatura powietrza spadnie i osiągnie wartość 1 stopień Celsjusza. Na barometrach również ujrzymy tutaj 1020 hektopaskali. W niedzielę 29 listopada również możemy spodziewać się opadów śniegu. Temperatura powietrza nie zmieni się i również wyniesie 1 stopień Celsjusza. Ciśnienie atmosferyczne delikatnie wzrośnie i osiągnie wartość 1021 hektopaskali. W poniedziałek 30 listopada możemy spodziewać się zachmurzenia umiarkowanego. Na termometrach ujrzymy 0 stopni Celsjusza. Na barometrach 1021 hektopaskali. Zachmurzenie małym powita nas wtorek 1 grudnia. Na termometrach bez zmian i tutaj również ujrzymy 0 stopni Celsjusza. Na barometrach 1027 hektopaskali.
Opadów śniegu możemy spodziewać się w środę 2 grudnia. Na termometrach również 0 stopni Celsjusza. Ciśnienie atmosferyczne natomiast spadnie i osiągnie wartość 1023 hektopaskali. Również śnieżnie może być w czwartek 3 grudnia. Temperatura powietrza nie zmieni się i również osiągnie wartość 0 stopni Celsjusza. Ciśnienie atmosferyczne delikatnie spadnie do 1022 hektopaskali. Prognoza pogody przygotowana we współpracy z portalem twojapogoda.pl. To wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa na dziś. Zachęcam do kontaktu z naszą redakcją pod adresem redakcja@kanales.pl lub pod numerem telefonu 605 331 126. Przypominam, że wszystkie nasze materiały mogą Państwo oglądać na naszej stronie internetowej www.kanales.pl. Ja za dzisiaj dziękuję i do zobaczenia za tydzień.